13 kwietnia wspominamy świętego Hermenegilda, królewicza i męczennika. Po śmierci króla Wizygotów, Anatagilda, w roku 567 ich królem został obrany Liuwa, który niebawem podzielił się ogromnym królestwem ze swoim bratem, Leowigildem. Sobie zostawił Galię, a jemu oddał rządy nad Hiszpanią. Po śmierci Liuwy panem całego państwa Wizygotów zachodnich został Leowigild. Jego pierwszą małżonką była Teodozja, córka Severiana z Kartaginy, który był ojcem świętego rodzeństwa, Leandra, Izydora z Sewilli, Fulgencjusza i Florentyny. Z tego to małżeństwa Leowigild miał dwóch synów, świętego Hermenegilda i Rekareda. Po śmierci Teodozji Leowigild pojął za żonę Gosfinatę, która namówiła króla do przyjęcia arianizmu. Dla sprawniejszych rządów Leowigild oddał synowi Hermenegildowi w zarząd Hiszpanię, a sam pozostał w Galii. Królewicz w tym czasie ożenił się i miał syna. Zamieszkał w Sewilli. Oboje z żoną nie tylko nie przeszli na arianizm, ale ze wszystkich sił popierali Kościół katolicki. To stało się przyczyną konfliktu z ojcem. Leowigild wydał dekret nakazujący wszystkim poddanym przejście na arianizm, a było to w roku 580. Co więcej, zebrał synod i zmusił biskupów, by potwierdzili jego uchwałę. Zaczęło się formalne prześladowanie opornych. Skazywano ich na więzienie i banicję. Jednak katolicka Sewilla i jej okolice stawiały zbrojny opór. Doszło do wojny domowej, która dla Hermenegilda skończyła się klęską. Cesarz wschodniorzymski, który przez wygnanego z kraju świętego Leandra przyrzekł pomoc, skuszony okupem zaoferowanym przez Leowigilda, zostawił katolików samych swemu losowi. Po 2 latach wojny Hermenegild usiłował ratować się ucieczką do Kordoby. Ojciec zdobył miasto i skazał syna na wygnanie do Walencji. Hermenegild nie czuł się tam jednak bezpieczny i usiłował uciec. Został jednak pochwycony i uwięziony w Taragonie. Tu ojciec usiłował wszelkimi sposobami nakłonić syna do odstępstwa od wiary, obietnicami, groźbami, a nawet męką. W roku 586 posłał król do syna, do więzienia, ariańskiego biskupa z komunią wielkanocną. Jej przyjęcie Leowigild traktował jako znak pogodzenia się z losem i przyjęcia arianizmu. Kiedy zaś Hermenegild stanowczo odmówił, w ten sam dzień wielkanocny został zamordowany. Krew bohatera nie poszła jednak na marne. Brat świętego Hermenegilda, Rekared, po śmierci swojego ojca, która nastąpiła rychło po męczeństwie Hermenegilda, przywrócił katolicyzm w całym państwie. O Hermenegildzie pisał opat z Biclaro i święty Izydor z Sewilli. Natomiast święty papież Grzegorz I Wielki poświęcił mu osobny rozdział w swoich dialogach. Kult królewicza nie powstał samorzutnie zaraz po śmierci, jak to się zwykle dzieje. Na większą skalę rozpoczął się bowiem dopiero w wieku XII. Król Filip II wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o kanonizację. Dokonał jej papież Sykstus V w roku 1586, a więc dopiero 1000 lat po śmierci świętego. Papież wyznaczył również dzień 13 kwietnia na doroczną pamiątkę i wspomnienie świętego Hermenegilda. Papież Urban VIII rozciągnął to wspomnienie na cały Kościół w roku 1636. Także Grecy obchodzą dzień męczeństwa Hermenegilda 30 października, a Ormianie 29 marca. To piękny i wymowny ślad dawnej jedności Kościoła. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Hermenegildowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.